Matko Bosko, mówię. Best season ever! Co się stanęło? If you could describe the season finale of Game of Thrones in one word. Disappointing. No, epic. I don't epic. Know. One of those ones. Yeah, you've been on your show. Możemy powiedzieć o tym odcinku. Było widno, więc wszystko było widać, jak Daenerys równości na kosiarką całe King's Landing. Oficjalnie chyba już dla nas serial się skończył i jednak ta naiwna wiara, że ten ósmy sezon będzie lepszy i to, co się stało w siódmym, to jest tylko takie upsi, ale wracamy na właściwą drogę i jednak skończymy tą opowieść właściwie. Ja nawet wierzę, że to wszystko, co tutaj się wydarzyło, że większość z tych rzeczy również się wydarzy w książkach, ale mam stuprocentową pewność, że nie w ten sposób, że nie będzie nagle, że czytam na jednej stronie Daenerys kochała wszystkich ludzi i bardzo miała wiele współczucia dla mieszkańców wszystkich biednych rodzin, a później przewracam stronę, a potem ich wszystkich spaliła. Ja rozumiem, że tutaj ten motyw taki, że właśnie z jednej strony mamy Nocnego Króla, który jest władcą lodu, a z drugiej strony no jednak mamy tą Daenerys, która no jest też budowana na taką władczynię ognia, że to ze sobą jakoś się miesza, ale przyznam, że aż tak się nie spodziewałam. Znaczy no były jakieś tam sygnały, że Daenerys może nam tutaj rosnąć na tego złego, ale jednak wierzyłam, że to jakoś poprowadzą w taki sposób, że im uwierzę, a nie, że nagle po prostu Daenerys robi minę, jakby poczuła ulgę, że udało się, Boże, jednak zdobyłam King's Landing i udało się bez przelewu krwi, a potem i tak idzie palić dalej. Ja się zastanawiam, czy nie milczeć całego odcinka, bo chcę uczcić nie minutą, ale wieloma minutami ciszy śmierć jednego z najważniejszych seriali XXI wieku. Także nie wiem, czy nie będziesz tego odcinka prowadziła sama, bo... Znaczy, ja muszę powiedzieć, że ja na przykład na tym odcinku się szalenie nudziłam, bo początek był bardzo intensywny. Bardzo szybko się uporali z Varysem, że no faktycznie od razu pisze listy do wszystkich, że to Jon jest prawowitym królem i to on powinien zasiadać na tronie, no ale Daenerys szybko się dowiaduje, zresztą Tyrion jednak decyduje się stanąć po stronie Daenerys. No i Varys zostaje spalony, tak jak w zasadzie zostało zapowiedziane to sezon wcześniej. I nagle nam Varys tutaj rośnie na wielkiego męża stanu, po prostu człowieka bez skazy, co też jest takie troszkę nam wmawianie na siłę, ponieważ no z jednej strony wiemy, że co najmniej Varys od 4 sezonów popierał Daenerys. Co najmniej 4 sezonów, a możliwe, że jeszcze wcześniej. Że niemal od początku. Tak. I że to jest ta właśnie wyzwolicielka z okowów i to jej trzeba zawierzyć. Namawia kurna Tyriona na to, żeby też poszedł jej pomagać, że też widzi w Tyrionie ten potencjał, że się troszczy o lud i będzie dobrym doradcą królowej. No i co, przyjeżdżają do Meereen, Varys tam nic nie robi, tylko sobie z Tyrionem gadają o tym, że ktoś nie ma jaj, a ktoś za dużo pije. To są całe ich rozmowy. No a później dowiaduje się, że o, jest inny następca tronu, Jon, no i w sumie mi bardziej pasuje. Kurde, 2 razy go widziałam na oczy, ale jest na pewno lepszy niż Daenerys. Znaczy miał chłopak rację, ale no instynkt ma niesamowity. No wiesz, jakbyś tyle lat zjadła na tym wszystkim zęby, też byś po prostu po pierwszym spojrzeniu wiedziała co i jak. Ja muszę przyznać, że ten
początek tego odcinka, nie wiem, jakieś 20 minut, może 20 parę, to mi się nawet całkiem podobało. Może za szybko się rozprawiono tutaj z Warysem, ale to miało tempo, to miało emocje, to miało atmosferę i nawet sobie pomyślałem, że Sapocznik może nie jest mistrzem mądrości w tym sezonie, ale chociaż umie utrzymać klimat. No ale tak było do pewnego momentu, a później po prostu była taka bezsensowna rozpierducha, która nawet no właśnie nie trzymała mnie w napięciu, co tak. Chociaż było w bitwie o Winterfell. Tak, bo zauważcie, że ten serial no już zjada zęby na powtórkach. Mamy po raz kolejny tą samą bitwę, tak. Że jest chaos, że ludzie giną, że nie wiadomo co się dzieje, tylko tym razem mamy na dokładkę smoka. Ale jakby to jest znowu dokładnie ten sam schemat, który już poznaliśmy, więc no, ja bym wolała, żeby zainwestować bardziej w opowiadanie historii, w rozwój postaci, w rozmowy, w te ostateczne rozwiązania danych wątków. A tutaj przede wszystkim mieliśmy bitwę i mieliśmy pojedyncze pojedynki, w tym w ogóle bezsensowny pojedynek Jaime'ego z Euronem i najważniejszy po prostu element całego odcinka, czyli starcie Ogara z górą. Czy to nie był nawet najważniejszy element całego sezonu, bo po prostu ta bitwa trwała przez, nie wiem, 1/3 tak. odcinka, no i po prostu, no jakby to były najważniejsze postacie tak. całej Gry o Tron, no to było strasznie absurdalne. Znaczy to był czysty fanserwis, znaczy Eurona chyba nikt nie lubi, więc nie wiem dla kogo to był fanserwis, żeby on teraz walczył. Nieprawda, Euron jest nawet lubiany tak. za swój cięty i dowcipny języczek. Dobrze, nowy Bron, tylko głupszy. Spoko. Ale no z tym Ogarem i górą, ja rozumiem, jakby fani na to czekali. No i nie wiem, ten pojedynek mi strasznie przypominał, jakby no dosłownie Lord Vader walczył z Luke'em Skywalkerem, tylko że cały czas już bez maski, a nie to, że ją zdejmuje na sam koniec. Ale kurczę, no jakby, no to chyba nie czas i miejsce, żeby poświęcać takim rzeczom tyle czasu, kiedy no właśnie tutaj musimy rozwiązać tyle wątków i naprawdę trzeba poświęcać, nie wiem, no 10 minut czy nawet 7 minut czasu ekranowego na pojedynek góry z Ogarem, kiedy to lepiej by może było zainwestować w ten czas, żeby, nie wiem, jakoś więcej Cersei pokazać, która praktycznie nie istnieje ostatecznie w tym sezonie. Albo może, żeby bardziej Daenerys podbudować pod tą jej ostateczną decyzję, że jednak spalę całe miasto. No a zresztą właśnie, ja sobie tak uświadomiłem na koniec, że nie mieliśmy Daenerys już po tym, jak zdecydowała się spalić całe miasto w ogóle, tylko był ten smok w oddali. Nie mieliśmy też Tyriona, który też przez tylko chwilę reaguje na tą sytuację i nic się więcej nie dzieje. Bardzo mało mieliśmy Johna. Także on też w ogóle nie istnieje w tym odcinku. Właśnie skupiliśmy się na rzeczach idiotycznych. Nieistotnych, właśnie na rzeczach, które zepsuły ten serial, czyli na wielkim budżecie. No bo o to tutaj chodzi, o rozpierdówę, którą już widzieliśmy tyle razy w tym serialu, ale od kiedy ją widzieliśmy? Od wtedy, kiedy no, zaczęły być pieniążki, dużo pieniążków na ten serial, więc łatwiej pokazać prawdopodobnie bitwę, że fajniej, nie wiem, się to wszystko kręci, jest więcej pomysłów, a budowanie dialogów postaci no już schodzi na drugi plan. A zobaczcie, jak była budowana rebelia Roba. W zasadzie w ogóle nie było bitwy, nic nie było. Później słuchaliśmy o strategii od Tywina, od Roba. Widzieliśmy raczej wojska, które były już pokonane, czy zwycięskie. Jakoś nie było z tego powodu wielkiego problemu. Wręcz było bardzo dobrze, bo skupialiśmy się na charakterach. A tutaj właśnie, no, przychodzi Sapocznik i mówi, zrobię wam wielką bitwę, zrobię wam dwie wielkie bitwy w tym sezonie. Przez pierwsze 4 sezony wielka bitwa była jedna. Pod Czarnym Nurtem. Nic więcej się nie wydarzyło takiego spektakularnego. Później w 5 sezonie mamy Hardhome, no i tam mamy ten początek, że jest wielkie zamieszanie i wreszcie poznajemy smak tych białych wędrowców i jak to jest z nimi walczyć. W 6 sezonie mamy największą, najważniejszą bitwę ostatecznie w całej Grze o Tron. Myślę, że jednak ta bitwa przejdzie do historii jako ta najwspanialsza, najlepsza, czyli bitwę Benkartów. A dla mnie to już było trochę za dużo, ta bitwa Benkartów. Ale no zauważ, że w tej bitwie Benkartów pojawiło się wszystko, tylko lepiej. Mhm. To, co później się pojawiło i w bitwie pod Winterfell, tylko że tam była zmiana, bo było ciemno.
a teraz tutaj, w tej bitwie. Już ta bitwa Benkartów, no to miałem poczucie, że to nie jest gra o tron. Właśnie taki przesyt epickości, takiej, którą znamy bardzo dobrze z kina, nad tym, co w grze o tron kocham najbardziej. I tego zostaliśmy już zupełnie pozbawieni. No właśnie intryg, konsekwencji, nie, epik. Epic, epic. Ja tu akurat się z Tobą nie zgodzę, ponieważ Bitwa Benkartów zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie i jednak to też w pewnym sensie było szczere w stosunku do serialu, bo wreszcie mieli pieniądze i możliwości, żeby no właśnie pokazać ten bezsens przemocy, ten wielki chaos, to co wyzwala w człowieku. To, co tam się dzieje na tym polu bitwy, myślę, że podobne doznanie miałam tylko podczas oglądania Szeregowca Ryana. Także to naprawdę jest ogromne osiągnięcie. No ale właśnie, no później mamy powtórkę z rozrywki i powtórkę z rozrywki i lecą na to pieniądze, leci na to czas, a tak naprawdę powinniśmy to wszystko poświęcić na budowanie no tej całej historii, bo teraz to już tutaj nie ma historii, tutaj na jest po prostu... budowanie ciągłości. Tak, bo tutaj teraz mamy tylko punkciki, które musimy odhaczyć. No i zauważcie, że no, to jest teraz kwintesencja złego pisania, kiedy wiesz, gdzie masz skończyć, ale kompletnie nie wiesz. Jak masz do tego momentu dobrnąć. Tak, tylko widzisz tam gdzieś górę. Ja w ogóle za górę, widzisz tam gdzieś górę. To rzeczywiście to właśnie widzieli twórcy tego serialu, górę w tym odcinku. Ale ja w ogóle zwróciłem też uwagę na to, że twórcy no właśnie nie mają pomysłu na ciągłość w tym sezonie. Żadnej. Wręcz mają taktykę na konkretny odcinek i już. I po prostu tak jak właśnie mówili panowie Benioff i Weiss, że no tutaj chcieli pokazać, jak w tej bitwie czują się cywile, że to jest ogromne cierpienie. No tylko do jasnej cholery. Ale o tym, jak został wysadzony sept Baelora i o tym, jak była wielka dziura w King's Landing, jak to wpłynęło na ludność King's Landing, nikt jakoś nie pamiętał. Tu nagle sobie przypomnieli, że ludzie cierpią. I to pokazuje, że oni w ogóle nie mają pomysłu na to, jak zbudować właśnie ciągłość w tym serialu. No jeżeli chcesz pokazywać cierpienie tych ludzi, co rzeczywiście wielokrotnie było pokazywane, chociażby w momencie, kiedy Daenerys wyzwalała kolejne miasta Wessos, to pokazujcie to, bądźcie konsekwentni, a nie teraz nagle przypomnijcie sobie o ludności w King's Landing i zróbcie całą bitwę w zasadzie właśnie po to. Ja doznałam ogromnego zawodu tym odcinkiem. Miałam poczucie, że Daenerys ma oszaleć, ponieważ ma oszaleć. Jakby wielkich motywacji za tym nie ma. Nie ma, tym bardziej, że wręcz przeciwnie, że to jest właśnie tak zbudowane, że ona jakby czuje się ocalała, że nie musi oszaleć, że nie musi jakby przekroczyć tej granicy i w momencie, kiedy wydaje się, że może tego nie zrobić, to ona właśnie po prostu cała z łbem idzie w to, żeby zniszczyć King's Landing. Co więcej, jest też ten moment, że wydaje się, że może, no właśnie, dokona takiej zemsty osobistej, na Cersei, zniszczy Czerwoną Twierdzę, no bo widzieliśmy to też w przepowiedniach, że to się musi stać. Ale nie, nie po to leci. Leci po to, żeby zrównać z ziemią stolicę, własną stolicę. Tak, własną stolicę zbudowaną przez jej przodków. Jeszcze można się kłócić, że w ten sposób chciała no właśnie wszystkich zastraszyć, pokazać, że to ja jestem ja i masz się mnie bać, no bo już mnie nie pokochasz, także to mi zostało. I teoretycznie jest to troszkę budowane w tym odcinku, ale no nadal to mnie nie przekonuje. No nie po to budowaliśmy Daenerys przez powiedzmy 6 sezonów. Jako wyzwolicielkę, jako niesamowicie empatyczną osobę, która współczuje, która zamyka własne dzieci, własne smoki w klatce, żeby uchronić cywilów od ich agresji. W ogóle jakby ona używa okrucieństwa, no można byłoby powiedzieć w słusznej sprawie i nawet jeżeli zaczyna przekraczać te granice, no to to jest nagłe przekroczenie wszelkich możliwych granic, a poza tym ona mówi, nikt mnie tu w Westeros nie kocha, ale kto ją nie kocha? Lordowie ją nie kochają i ludzie z północy ją nie kochają. Nie sprawdziła tak naprawdę, czy ludzie w King's Landing jej będą mnie kochać. Nie jest mowa o tym tak, no że Yara, czyli ona teraz sprawuje rządy na Żelaznych Wyspach, no to oczywiście ją popiera, Dorne ją popiera, nie wiem, część tam załóż my też, jak Westeros, nie wiem, kto tam jeszcze może ją popierać. Ostatecznie północ też ją popiera, no bo John ją popiera, a północ no idzie tak, za Johnem. Ludzie się na nią krzywo patrzyli, a ona już no... Więc to jest takie wszystko na siłę i ja naprawdę rozumiem, że
Daenerys, tak jak wcześniej Tion, zostanie postawiona w takiej sytuacji, że będzie musiała zadecydować i postąpi źle, że gdzieś się zapędzi w swoim szale, w swojej chęci udowodnienia, że to ona jest prawowitą królową. Ja to wszystko rozumiem, no ale no właśnie, no to mi to pokażcie, tak żebym w to uwierzyła, a nie żebym dosłownie widziała. Okej. Okay. Tak chciał scenariusz. Nie, nie, tak chciał George R. R. Martin. No to kurde, robimy. Tylko że George tak. R. R. Martin to poprowadzi pewnie przez pół książki, zanim Daenerys w ogóle dojdzie do jakiegoś określonego szaleństwa. Zresztą zauważcie, że droga Daenerys i Jona są budowane jako równoległe. Oni dochodzą do podobnych rzeczy, osiągają podobne rzeczy właśnie. John asymiluje z ludźmi południa, ludzi północy, czyli dzikich. Też ma ogromne współczucie dla cywili, jakby widzi w szerszym kontekście wszystko. Daenerys widzi w szerszym kontekście właśnie wyzwolanie kolejnych miast niewolniczych, też ma ogromne współczucie, też potrafi zobaczyć coś więcej w dzikich ludziach, czyli w dotrakach. Oboje uczą się też rządzić, uczą się, że najlepszy król to jest ten, który słucha swoich doradców, chyba że sam ma lepszy pomysł. To wszystko naprawdę, te historie są niesamowicie równoległe. No ale zauważcie, że jak Jona jednak zdradzono i umiera, a później zmartwychwstaje, no to jednak dokonuje egzekucji, czyż nie? I nikt go wtedy nie nazywa szalonym. A za to, kiedy Daenerys zdradzono, no to już szalona królowa, po prostu bez makijażu szalona królowa. Znaczy, no oczywiście zrobili kolejne kroki, żeby no po prostu wyszła na totalną wariatkę i największego tyrana, jaki widział świat. No ale tutaj zauważacie tą nieproporcjonalność w stosunku do tego, jak widzimy Jona, a jak widzimy Daenerys. Poza tym cały ten wątek, że ona nie może wtargnąć do miasta, bo wybije cywili, jest tak wymuszony, ponieważ no to troszkę wygląda tak, że no ktoś prowadzi wojnę, ale musi mieć związane ręce. Jak w takiej sytuacji masz prowadzić tą wojnę? No ale Daenerys miała być inna niż wszyscy władcy do tej pory, niż ale... wszyscy ci, którzy prowadzą wojnę teoretycznie. A pomysłem zastępczym Tyriona jest, żeby zagłodzić miasto i to jest to lepsze rozwiązanie. Cały ten wątek jest jakoś tak się trzyma śliny i po prostu wszystko jest zbudowane pod to, żeby Daenerys się zdenerwowała, żeby wszystko straciła i traciła głowę również swoją. Ja naprawdę wierzę, że to tak może się potoczyć nawet w głowie Martina, chociaż teraz już mam trochę teorię, że on sobie testuje różne pomysły na tym serialu i po prostu zobaczy reakcję widzów. No i wtedy sobie stwierdzi, czy ten pomysł, czy jednak inny, który miał w głowie. Ale to też jest ciekawe, że tutaj twórcy zrobili z Daenerys w zasadzie dużo gorszą niż był Szalony Król, a tak. Historia Szalonego Króla jest taka, że to zawsze trochę był wariat. Mhm. Nawet nie trochę, wielokrotnie. No zawsze był osobą, która szukała poklasku, zawsze był osobą, która zazdrości. No a Daenerys jednak sporo dobrego w swoim życiu zrobiła. Zresztą jak sobie przypomnimy opowieść Jaime'ego o tym, jak chciał Szalony Król spalić wszystkich, a on dlatego go w danym momencie zabił, no to okazuje się, że Daenerys zrobiła to, co chciał zrobić jej ojciec, tylko chyba jeszcze gorzej, no nie wiem. No i przede wszystkim zrobiła to, co chciał zrobić jej ojciec, ale jej ojciec tego nie zrobił. Ona no, się okazała gorsza od wszystkich. Mhm. Ona się okazała gorsza od Nocnego Króla. Jest bardziej efektywna niż Nocny na Król. Na pewno. Wybiła znacznie więcej cywili, większy rozpierdol zrobiła. W 100% po prostu największa wilanka całej historii. Okazała się w połowie 8. sezonu. Nagle. Domyślam się, że ostatni odcinek skończy się albo tak, że Jon albo Arya zabije Daenerys, żeby był spokój, żeby Arya, nie było... Ja stawiam Arię. Niestety. Co by też w ogóle nie miało sensu, biorąc pod uwagę ten odcinek i jak jest prowadzona tutaj Arya. Albo ewentualnie po prostu Daenerys zasiądzie na tym tronie, z powrotem Targaryenowie wrócą, będą właśnie takie twarde rządy. No i jakby historia wróci, cofnie się o te 300 lat. Tak? Nie cofnie się, ponieważ zakończenie ma być słodko-gorzkie i o tym bez przerwy się powtarzało, więc myślę, że gorycz będzie taka, że zwariowali niektórzy bohaterowie i duża z nich część umarła, a słodkie takie, że Jon zasiądzie na żelaznym tronie. Tak mi się wydaje, że do tego wszystko po tym odcinku zmierza.
Dobrze, przejdźmy może do innych wątków, bo też nie jest tak, że tu wszystko było złe. Znaczy jedyny wątek, który mi się podobał w miarę, gdyby nie pewne rozwiązania z wcześniejszych odcinków, to wątek pomiędzy Cersei a Jaime'em. Mhm. Jednak no, było to wzruszające i udało się tę miłość jakoś ładnie spuentować, tylko do jasnej cholery, po co on w takim razie miał romans z Brienne? To też było tylko odhaczenie tego, że fani oczekiwali, że Brienne z Jaime'em się prześpią. No, tak, właśnie. Tak. A przecież wystarczyło spocząć na tym, że on ją pasuje na rycerza, że pasuje Brienne wreszcie na rycerza, dopełnia jakby swojego wątku z nią, daje jej coś od siebie, czego ona zawsze pragnęła. No, to by było całkiem miłe spięcie tej historii. Wykazałby się jako ten prawdziwy rycerz, ponieważ tylko rycerz może pasować drugiego rycerza. I to by mi wystarczyło i bym uznała, że ich wątek jest w pełni spełniony. Ale nie! Jeszcze musieli się przespać. Spoko, fajnie, tylko pół odcinka później Jaime wraca do Cersei. I snuliśmy rozważania, że może to jego odkupienie jednak się też wiąże z tym, no, że będzie chciał jakoś powstrzymać Cersei, przemówić jej do rozsądku, a w ostateczności może nawet zabić, ponieważ możliwe, że właśnie Cersei też będzie chciała spalić całe miasto. Ale nie, no tutaj się okazało, że Jaime po prostu chciał przy niej być, po prostu, bo jakby jego uczucie było silniejsze niż cokolwiek, no a Cersei okazała się tu znacznie bardziej empatyczną osobą niż Daenerys, co mnie zaskoczyło, co w sumie było bardzo fajne. Szkoda też, że tego nie zbudowano mocniej, tak, mimo wszystko jak wszystkiego innego, co tylko jeszcze raz potwierdza moje przypuszczenie, że twórcy mają strategię tylko na jeden konkretny odcinek i to właśnie widać bardzo dobrze w przypadku Cersei, gdzie ona się łamie i właśnie ma trochę więcej współczucia. Pierwszy raz od niepamiętnych czasów widzimy jakieś emocje na twarzy Cersei. W tamtym odcinku też było widać u niej emocje, ale zauważcie, że Cersei w tym sezonie jest budowana jak nocny król. Ona już nic nie mówi, nie miała żadnych scen, tylko obserwujemy ją przez pryzmat innych bohaterów. Ona ma tylko scenę, jak się gapi w okno. No i sobie pomyślałam, no tak, no to jest jedyny pomysł twórców, żeby zbudować tego złego, że nic nie mówi, przez co jest bardziej niebezpieczny, bardziej tajemniczy. Ale na koniec, całe szczęście, Cersei nabrała tej empatii, umarła w ramionach Jaime'ego, tak jak było im pisane. No tylko szkoda, że no, w tym sezonie w ogóle nie istniała już jej postać. I dlatego nawet to jej ostatnie złamanie się, ta jej ostatnia rozpacz, że jednak chce żyć. Nina Hidi jest fantastyczna i ja zawsze ją kupuję, ale no nadal no jakby to jakoś ładniej poprowadzić, żeby miała jednak troszkę więcej scen, żeby to wszystko miało więcej sensu, a tak to jest takie pach, 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 bo muszą zginąć. Ale i tak bym powiedział, że to jest jeden z najładniejszych elementów tak, tego odcinka. To prawda, aczkolwiek no tak jak mówisz, po co był ten wątek z Brienne? No to jest dosłownie, budujemy w tym odcinku, to będzie fajne. W tym odcinku, to będzie fajne. Ale czy te dwa odcinki mają ze sobą jakikolwiek sens i jakieś takie poczucie drogi bohatera? Nieistotne. Ja z kolei, i to też w takim głębokim odseparowaniu od pozostałych odcinków, jestem bardzo zadowolona z wątku Arii. No to bardzo w odseparowaniu od innych odcinków. Bardzo, również. Bo fakt, że Aria nadal ma czas antenowy po zabiciu Nocnego Króla, co nie miało żadnego sensu, w ogóle nie wpłynęło na jej drogę życiową. Po prostu zabiła, dobra, idę dalej. Ale no właśnie to King's Landing to była cała droga Arii. Ona po to pojechała do tego Braavos, po to się szkoliła na zabójczynię, żeby kiedyś wrócić i się pomścić. I przede wszystkim się pomścić na Cersei. I okazało się to, co miałam nadzieję, że się okaże, czyli że w ostatniej chwili zrezygnuje. Oczywiście też bym sobie życzyła, żeby to nie była taka no bardzo filmowa scena, kiedy po prostu już wszystko się wali i nagle Sandor mówi, nie idź tam, będziesz tego żałować. A ona, no dobra, to nie pójdę. Wolałabym, żeby to jednak zostało troszkę inaczej podbudowane, jakoś tak też bardziej przekonująco, ale mimo wszystko i tak jestem zadowolona z tego rozwiązania, że Arya jednak wybiera życie, a nie zemstę. Poza tym później widzi, co się dzieje na wojnie, jakie są konsekwencje zemsty, nienawiści, jaki to ma obraz. No i wtedy pierwszy raz tak naprawdę wreszcie
postanawia stanąć po tej jasnej stronie, czyli ratować życie, a nie zabijać. I próbuje uratować mieszkańców King's Landing, ale niespecjalnie jej to wychodzi. Ale no, na koniec mamy chyba jedyną poetycką scenę w tym odcinku, kiedy Arya widzi bladego konia, co niektórzy z Was, co może oglądali Lyncha, mogą kojarzyć, ponieważ blady koń jest utożsamiany ze śmiercią, ale z drugiej strony tutaj też może być utożsamiany z nadzieją. No i Arya wsiada na tego konia i odjeżdża w nieznane. Znaczy, okazuje się, że w znane, bo się pojawiła w zwiastunie kolejnego odcinka, aczkolwiek jak dla mnie to ten jej odjazd z King's Landing mógłby być naprawdę końcem jej historii, bo no Arya wreszcie zrozumiała, że zemsta nie jest rozwiązaniem i teraz odchodzi i wyrusza w te południowe krainy, o których mówiła, nie wiem, w 5. albo 6. sezonie, że chciałaby kiedyś zobaczyć to, co jest na skraju nieznanego. Ale czy zrezygnowała z zemsty? Czy to nie będzie jej dłoń, która zabije Daenerys? Tego się obawiam, że to było tylko piękne i poetyckie no w tym odcinku. No bo zmieniamy strategię i na ostatni odcinek musimy zszokować się widza, jak zawsze, nic nowego. Ale to by, wiecie, jakby Arya zabiła Nocnego Króla i Daenerys, czyli lód i ogień, no to wychodzi na to, że cała historia była historią Arii. I to o niej jest pieśń lodu i ognia. I wszystko polegało na tym, że trzeba zabić i lód, i ogień. No, taka historia. W ogóle, jak zwykle, jest śmiesznie pod względem strategicznym, ponieważ Złota Kompania tak sprowadzana z hukiem została rozpieprzona w pył w kilka sekund. I jeszcze ten kapitan tej Złotej Kompanii, który wydawało się, że może to jest jakiś nowy bohater tego sezonu, wystąpił, no właśnie, w jednej scenie mówionej w pierwszym odcinku i teraz chwilę postał. I koniec. Koniec Złotej Kompanii. No to po prostu jakby sens jej fabularny jest tak bardzo żaden, że aż nie mogę w to uwierzyć. A dla odmiany okazuje się, że flota Eurona już nie ma takich zdolności zwrotnych i już nie umie tak strzelać do smoków. Nagle się okazuje, że balisty są mało zwrotne. Nagle. I wystarczyło, że Drogon po prostu. A i może zardzewiały z odcinka na odcinek, w końcu pływała ją na łodziach. No a woda się dostaje w metal i wiesz, metal trzeszczy. Znaczy, ja jeszcze rozumiem ten zamysł, że Regal był chory, że gorzej właśnie. Leżał w łóżeczku. I gorzej się ruszał, i właśnie był bardziej powolny, więc no nie był w stanie uciec przed tymi strzałami. No ale to mi. To pokażcie! A nie to, że po prostu lecą równocześnie Drogon z Regalem. No i Regal po prostu w dziesiąteczkę. 3 złote strzały. Po prostu. No, nie widziałaś, że ma poszczępione skrzydełka bidusinek? No ale leciały na tym samym poziomie, w tym samym tempie Drogon i Regal. Także co się stało, że nagle w tego Regala można było tak łatwo trafić? No ja chciałem jeszcze powiedzieć, że Viserion i Regal nie były potrzebne, ponieważ Drogon jest taką bronią masowego niszczenia, że tamte smoki jakby były chyba słabszymi z miotu zdecydowanie, bo Drogon jeden, w zasadzie tam nie było nic potrzebne poza tym. Był Drogon, który pali wszystko do imentu. I jakby to też jakieś to wszystko jest nieudane, bo tu raz smoki są takie, że wszystko, drugi raz smoki są takie, że jednak nie dają rady. Jaki był problem w tym, żeby jednak wszystkich nieumarłych spalić za pomocą Drogona w odcinku Bitwy o Winterfell? No zostaliby wtedy tylko inni, którzy się ognia nie mają, ale równie dobrze te smoki mogłyby rozpiżyć to w 5 sekund, tak jak tutaj rozpiżyły. Nie, nie, inna siła. Nie, bo wtedy by się wszystkie punkciki nie zgadzały. No właśnie to jest budowanie słabej historii, kiedy no, tak samo jak w tamtym odcinku, tak Cersei no już jest tą zdesperowaną wariatką, która 2 sezony wcześniej rozwaliła cały sept z wszystkimi ludźmi, którzy tam są, nie troszcząc się o nic. A w tamtym odcinku no jest spotkanie nieskalanych Tyriona i jej. Ona ma te balisty, skorpiony, które mają szalony zasięg. Wojsko Daenerys ma jak na dłoni, Daenerys ma jak na dłoni. Nawet tam gdzieś był w oddali Drogon, który też był jak na dłoni i tym razem decyduje się nic nie zrobić, mimo że to by było totalnie w jej stylu, żeby teraz wszystko rozwaliła. To pisanie historii teraz tak wygląda, no, że wtedy, kiedy nam pasuje, to bohaterowie zachowują się tak, wtedy, kiedy nam pasuje,
to zachowują się tak. Ale powiem ci jedną dobrą informację. To pisanie historii już się kończy. I już tak. Tylko jeden odcinek reżyserowany przez naszych ulubionych twórców, to może być hit. I już, i po wszystkim, tak. I kamień z serca. I trzeba będzie zapomnieć, że istniały takie sezony jak 8 i 7, niestety. Wymazać to sobie z pamięci. Ale powiedziałeś w naszym tym odcinku, kiedy mówiliśmy o najfajniejszych rzeczach z Gry o Tron, że 6 sezon w zasadzie kończy większość historii. No i tak możemy to uznać, że ten 6 sezon jest końcem tej historii. Daenerys płynie w nieznane i nie wiadomo, czy jej się uda, czy nie uda. Jon zdobył Winterfell i został królem na północy. No także dużo rzeczy się działo, najważniejsze wątki się domknęły i może zostańmy myślami do tego 6 sezonu i tyle. Bo potem naprawdę się już wszystko działo tylko dlatego, że punkciki musiały być odhaczone. A nie miało to większego sensu. Przypominam, sprowadzenie smoka do Nocnego Króla. Tak, o tym był 7 sezon. Tak, po to powstał 7 sezon, żeby Nocny Król dostał swojego smoka. I dosłownie tak to zostało rozpisane. Tylko po to, żeby Nocny Król później zginął łatwo, miło i tak, przyjemnie. Tak, tak, nie no, no ostatecznie Daenerys tutaj została naprawdę bardzo efektywną, efektowną wilanką. No, jakby Nocny Król może się chować przed nią. Nie musi się chować, bo nie żyje. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że to już oficjalne i Arya i Jon mają 100% odporność na śmierć, ponieważ to w jakich sytuacjach był już wcześniej pokazywany Jon, a w jakich sytuacjach teraz jest Arya, znowu mamy ten sam trik, że po prostu chyba 2 albo 3 razy Arya ginie, a potem jednak przeżywa. Ale jeszcze warto zauważyć jedną rzecz, że pomimo iż było tak mało Jona, to była jedna ciekawa scena, kiedy no już dochodzi do tej eskalacji przemocy i wszyscy walczą, kiedy Szary Robak inicjuje atak jednak na bezbronnych Lannisterów, no to ludzie północy też atakują i jeden z ludzi północy zaciąga kobietę, żeby ją zgwałcić, a Jon go zabija. Własnego człowieka. No bo Jon jest ostatnim sprawiedliwym w tym serialu. Nie, Arya jest drugą ostatnią sprawiedliwą. Znaczy Starkowie są ostatnimi sprawiedliwymi. Chociaż co z Sansą? Ta suka zdradziła Daenerys. Tak, troszkę powoli to się robi niepokojące, jak są tutaj kreowane wszelakie władczynie. No bo Cersei, że wariatka, no to każdy od początku wiedział. Daenerys, że wariatka, no to jednak chyba niewiele osób się spodziewało, ponieważ zawsze jakoś tam wizualnie troszkę igrano, że no ma problemy z autorytatywnością, ale zawsze udawało jej się to przezwyciężyć i zawsze stawiała na te dobre rozwiązania, na słuchanie swoich doradców, póki ci doradcy nie zaczęli jej zawodzić, bo Tyrion okazało się, że główną jego misją chyba jednak naprawdę było uratowanie swojego rodzeństwa i mógł sobie wmawiać, że chodzi o cywilów, ale ja mam naprawdę wrażenie, że po prostu byle serce jej przeżyła. Dlatego nie możesz atakować miasta. Bo moja siostra musi przeżyć. A poza tym jeszcze mieliśmy totalną wariatkę Elarię Sand, która no jakby czysta zemsta, zawiść i bezmyślność. No Sansa też nam jest budowana jako taka no następca Littlefingera, który świadomie też kreuje chaos i roznosi różne plotki, żeby było na jej korzyść. Także no też nie wiem, gdzie to się zostanie pociągnięte. No ale masz Arię, wspaniałą Arię. Ale ona nie jest władczynią. No nie. Brienne też nie jest władczynią, no. Także czy serial nam się nie stara tutaj powiedzieć, że kobiety u władzy to jest bardzo zły pomysł. Po prostu władza to jest bardzo zły pomysł. Kto by no, do niej się nie dorwał. Ale Jon nie chce. I to jest jakby o to chodzi, że Jon nie chce. Jeszcze z kobiet została Yara i możliwe, że ona poprze Daenerys i też będzie jej koniec. Albo też zwariuje, no bo kto no, to wie. To jest jak zaraza. No. To się roznosi. Ale tak ogólnie to myślę, że już chyba wyczerpaliśmy limit wszelkich narzekań. Ja miałem nic nie mówić, ale jednak złość sprawia, że nie da się utrzymać milczenia. Z niezwykłą ciekawością czekamy, jaką ilością głupot skończy się ten serial w ostatnim odcinku. Ja cały czas czekam na teorię, że Arya weźmie twarz Drogona i zabije tak Daenerys, ją zaskoczy w ten sposób. Mogłoby się sprzedać w tym serialu. Ja bym chciał. A od nas póki co to by było na tyle. Pa. Kto tu jest potwór, a kto tu jest człek? Dzwonów dźwięk, dźwięk.